Magdalena Rzeczkowska. Bardzo proszę, pani. Nadzór nad grupą Wagnera przechodzi bezpośrednio pod prezydenta Putina. Niech sobie teraz każdy odpowie na to pytanie, czy grupa Wagnera, która jest dzisiaj na Białorusi, stanowi większe czy mniejsze zagrożenie. Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne. Grupa Wagnera, która dzisiaj jest pod bezpośrednią kuratelą, pod bezpośrednim nadzorem Putina i jego ludzi, jeszcze bardziej niż do tej pory, albo przynajmniej w takim samym stopniu jak do tej pory, będzie używana jako narzędzie prowokacji, szantażu, ataku i różnego rodzaju szarpania w ramach zakłócania polityki bezpieczeństwa i destabilizacji państw graniczących z Rosją i z Białorusią. Jakieś inne pytania? Nie widzę bardzo. Dziękuję państwu.